Chcemy obliczyć całkę od 11 pi przez 2 do 6 pi z funkcji 9 sinus x. No i co? I znowuż może zaczniemy od wyciągnięcia dziewiątki przed znak całki. Prawda? Wiemy, że czynnik mogę wyłączać przed całkę, czyli 11 pi przez 2 do 6 pi. I pod całką zostaje nam sinus x. I teraz musimy sobie przypomnieć, jaka jest funkcja pierwotna do sinusa x, czyli jakiej funkcji sinus x jest pochodną. No to zobaczmy, no, jeżeli pamiętamy, co to jest pochodna kosinusa, czyli kosinus x pochodna to jest minus sinus x. Wobec tego co? No minus kosinus x pochodna, no to będzie sinus x, prawda? Dlatego, że jak mnożę funkcję przez liczbę, to pochodną mnożę przez tą samą liczbę. Skoro pochodna kosinusa jest minus, to pochodna minus kosinusa jest sinus x. Aha, no dobrze, czyli funkcją pierwotną do funkcji sinus x będzie minus kosinus x. No plus stała, którą w przypadku całki oznaczonej możemy pominąć. Czyli mamy 9 razy minus kosinus x. No i w granicach od 11 pi przez 2 do 6 pi, czyli to jest tak 9 razy minus kosinus 6 pi minus minus kosinus 11 pi przez 2. No dobrze, teraz tak, czyli to jest 9 razy minus kosinus 6 pi i minus minus będzie plus kosinus, no 11 pi przez 2 to jest, dobrze, zostawmy tak, 11 pi przez 2. No dobrze, to teraz ile jest kosinus 6 pi? To musimy sobie przypomnieć definicję kosinusa. No, kosinus jest okresowy, prawda? Przypomnę taką definicję kosinusa i sinusa, czyli mam okrąg jednostkowy, biorę punkt na okręgu, kąt liczę od osi x, kąt jest liczony w mierze łukowej, no i wtedy sinus i kosinus takiego kąta, no to są odpowiednio współrzędna x i y, czyli sinus jest y, a kosinus x, no dla takiego punktu na okręgu jednostkowym. Czyli co? No 6 pi, czyli widać, że jak zwiększę argument o 2 pi, to zarówno sinus, jak i kosinus mi się nie zmienią, to są funkcje okresowe, czyli co? Czyli kosinus 6 pi, to jest to samo co kosinus 4 pi, to jest to samo co kosinus 2 pi i to jest to samo co kosinus 0. Kosinus 0, czyli to jest ten punkt na okręgu, no i swojego współrzędna x jest 1, czyli kosinus 0 jest 1, wobec tego tutaj mamy 9 razy minus 1 plus, no i kosinus 11 pi, to możemy postąpić podobnie, kosinus 11 pi przez 2, to jest to samo, no możemy odjąć 2 pi, to będzie kosinus 7 pi przez 2 i jeszcze odejmiemy 2 pi, to jest to samo co kosinus 3 pi przez 2. 3 pi przez 2, czyli to jest punkt tutaj, to jest ten punkt, no i jego współrzędna x jest 0, czyli kosinus 3 pi przez 2 to jest 0, zatem tutaj jest 0, czyli ta całka jest minus 9.